Dzień dobry Państwu. Na początku oczywiście chciałabym podziękować bardzo serdecznie organizatorom konferencji za zaproszenie mnie do wygłoszenia tego wykładu. Będę mówić o genetycznych podstawach kształtowania się płci biologicznej. Jeszcze teraz może uda mi się wskaźnik. O, mam wskaźnik. Płeć w rozumieniu biologicznym jest ściśle związana z rozmnażaniem płciowym. Termin płeć biologiczna, angielski termin sex, odnosi się do różnic wynikających z dymorfizmu płciowego. Różnice te dotyczą budowy ciała, poziomu hormonów oraz funkcji reprodukcyjnych. Krótko mówiąc, u zwierząt samce i samice inaczej wyglądają i pełnią różne funkcje w rozrodzie. I te różnice są uwarunkowane biologicznie, nie są zależne od czynników społecznych. I w tym wykładzie będę mówiła o płci biologicznej człowieka. Jak to się dzieje, że na świat przychodzi chłopiec lub dziewczynka i co jest przyczyną rozmaitych odstępstw od typowej płci męskiej czy żeńskiej. Rozwój płci biologicznej człowieka jest skomplikowanym procesem, którego kluczowe etapy zachodzą przed urodzeniem. Pierwszym etapem jest determinacja płci chromosomowej, która zachodzi już podczas zapłodnienia. Podczas tego procesu dochodzi do ustalenia męskiego lub żeńskiego zestawu genów. Kolejnym etapem jest determinacja płci gonadalnej, czyli proces, który decyduje, czy u zarodka rozwiną się jądra czy jajniki. I dzieje się to na przełomie 6-7, proces ten rozpoczyna się na przełomie 6-7 tygodnia życia płodowego. I w końcu trzeci etap, różnicowanie płci. I ten etap obejmuje różnicowanie wewnętrznych narządów płciowych oraz różnicowanie zewnętrznych narządów płciowych. I to się dzieje do 14 tygodnia życia płodowego. I teraz każdy z tych etapów kolejno omówię. Pierwszy etap, determinacja płci chromosomowej. Tak jak wspomniałam, odbywa się już ona podczas zapłodnienia. Jądra komórkowe komórek ciała zawierają materiał genetyczny zorganizowany w chromosomy. I u człowieka są to 22 typy chromosomów autosomalnych, tak zwane autosomy, oraz chromosomy płci X i Y, które znacznie różnią się od siebie. Prawidłowo w komórce obecne są po dwa autosomy każdego typu, czyli mamy dwa autosomy, dwa chromosomy pierwsze, dwa chromosomy drugie i tak dalej, aż po dwa chromosomy, czyli para chromosomów 22 i parę chromosomów płci w układzie XX lub XY. Układ XX to związany jest z żeńską płcią chromosomową, natomiast układ XY związany jest z męską płcią chromosomową. Także w sumie u człowieka w jednej komórce ciała występuje 46 chromosomów, w tym chromosom XY lub XX. 46 oznacza liczbę chromosomów razem, autosomy plus chromosomy płci. I teraz wyjątkowe są komórki rozrodcze, ponieważ one mają materiał genetyczny zredukowany do połowy, więc zawierają tylko po jednym autosomie każdego typu oraz
pojedynczy chromosom płci X lub Y. Komórki jajowe zawierają, charakteryzują się obecnością tylko chromosomu X, natomiast komórki plemnikowe zawierają X lub Y. I teraz, jeżeli plemnik zawierający chromosom X zapłodni komórkę jajową, wówczas rozwija się płeć chromosomowa żeńska. Natomiast jeśli plemnik zawierający chromosom Y zapłodni komórkę jajową, wówczas rozwija się płeć chromosomowa męska. Mamy męski zestaw chromosomów. I teraz zdarzają się przypadki nieprawidłowej liczby chromosomów w komórkach człowieka. I te nieprawidłowości mogą dotyczyć również liczby chromosomów płci. Na przykład zdarza się zestaw chromosomów 45X. Oznacza to, że w sumie w komórkach ciała obecnych jest 45 chromosomów, z tym tylko jeden chromosom płci. I taki zestaw chromosomów związany jest z płcią biologiczną żeńską, czyli tak zwanym fenotypem żeńskim. Zdarzają się przypadki, że obecnych jest 47 chromosomów, w tym 3 chromosomy X. I również taki zestaw chromosomów związany jest z fenotypem żeńskim, czyli płcią biologiczną żeńską. Zdarzają się przypadki obecności 47 chromosomów, w tym 1X i 2 chromosomy Y. I to związane jest z fenotypem męskim. Zdarzają się również przypadki obecności 47 chromosomów, w tym 2 chromosomy X i 1 chromosom Y. To również związane jest z fenotypem męskim, czyli z męską płcią biologiczną. Te obserwacje wskazały, że niezależnie od liczby chromosomów X, jeśli chromosomy płci reprezentowane są wyłącznie przez chromosom X, wówczas mamy do czynienia z płcią żeńską. Natomiast jeśli wśród chromosomów płci obecny jest chromosom Y, niezależnie od liczby, czy to jest jeden chromosom Y, czy dwa chromosomy Y, również niezależnie od liczby chromosomów X, wówczas mamy do czynienia z fenotypem męskim. Czyli jeśli jest chromosom Y, prawidłowy chromosom Y, wówczas jest fenotyp męski. I te obserwacje wskazały, że chromosom Y odgrywa decydującą rolę w rozwoju płci męskiej. Natomiast jego brak wiąże się z rozwojem płci żeńskiej. Teraz kolejnym etapem po determinacji płci chromosomowej jest determinacja płci gonadalnej. Rozgrywa się to na przełomie 6 i 7 tygodnia życia płodowego. W 6 tygodniu życia płodowego zarodek jest niezróżnicowany płciowo. To oznacza, że wszystkie zarodki, niezależnie od płci chromosomowej, czy to jest 46XX, czy to jest 46XY, czy jakiekolwiek inne nieprawidłowe zestawy chromosomów, zarodki takie są niezróżnicowane płciowo. Wszystkie zawierają parę gonad pierwotnych, czyli dwie gonady pierwotne oraz parę przewodów Millera, które są tutaj zaznaczone na czerwono, które są zawiązkami wewnętrznych narządów płciowych żeńskich oraz parę przewodów Wolfa, które są zawiązkami wewnętrznych przewodów, wewnętrznych narządów płciowych męskich. Zatem taki zarodek jest
ma potencjał, by rozwinąć się zarówno w kierunku męskim, jak i żeńskim. Ponieważ te gonady są jeszcze niezróżnicowane, pierwotne, tak zwane gonady bipotencjalne, oraz związki i męskich, i żeńskich wewnętrznych narządów płciowych. I to, w jakim kierunku potoczy się rozwój płciowy, zależy od determinacji płci gonadalnej, czyli od uruchomienia mechanizmu, który prowadzi do rozwoju gonady pierwotnej w jądro, lub uruchomienia mechanizmu, który prowadzi do rozwoju gonady pierwotnej w jajnik. I tutaj w tym procesie kluczową rolę odgrywa chromosom Y. Jego obecność jest związana z wysyłaniem w odpowiednim momencie sygnału, pod wpływem którego gonady pierwotne zaczynają rozwijać się w jądra. Jeśli brak jest tego sygnału, brak jest chromosomu Y, brak jest tego sygnału pochodzącego z chromosomu Y, wówczas dochodzi do rozwoju jajników. I teraz tym sygnałem z chromosomu Y jest gen SRY. Gen ten właśnie zlokalizowany jest na tym chromosomie typowym dla mężczyzn, czyli na chromosomie Y. I on jest sygnałem do rozwoju jąder. Tutaj przedstawiona jest gonada pierwotna, jądro, jajnik i przykłady genów, to nie są wszystkie geny, natomiast jedne z wcześniej poznanych i bardzo ważnych. Geny na czerwono zaznaczone geny kluczowe dla rozwoju jajników i na niebiesko geny kluczowe dla rozwoju jąder. I teraz zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, u zarodków płci chromosomowej męskiej, jak i u zarodków płci chromosomowej żeńskiej, obecne są wszystkie geny odpowiedzialne za rozwój jajników. Także u zarodków męskich również te geny są obecne. Podobnie jest z genami, które są kluczowe dla rozwoju jąder. One są również obecne u kobiet, za wyjątkiem genu SRY. I teraz właśnie SRY jest tym sygnałem, który on zaczyna być aktywny właśnie na przełomie 6 i 7 tygodnia życia płodowego i uruchamia kaskadę zdarzeń genetycznych, które prowadzą ostatecznie do rozwoju jąder. SRY uruchamia kolejny gen z tej samej rodziny, SOX9. Ten gen z kolei uruchamia kolejne geny, które są ważne dla rozwoju jąder. I co ciekawe, geny ważne dla rozwoju jąder hamują geny ważne dla rozwoju jajników. Teraz w przypadku, jeśli brakuje genu SRY, tak jak to jest u zarodków żeńskiej płci chromosomowej, jeśli brakuje w ogóle genu SRY, wówczas nie dochodzi do aktywacji tej kaskady zdarzeń i nie dochodzi do rozwoju jąder. Ponadto nie dochodzi też do hamowania tego szlaku ważnego dla rozwoju jajników. W takiej sytuacji możliwy jest rozwój jajników. Także jeśli brak jest genu SRY, wówczas możliwy jest rozwój jajników. Zdarzają się przypadki, że pomimo męskiej płci chromosomowej jądra nie rozwijają się prawidłowo lub nie rozwijają się w ogóle. Mamy do czynienia z tak zwaną dysgenezją gonad.
tutaj 46X, Y, bo to opisuje po prostu na tyle, jakiego zestawu chromosomów ta dysgenezja gonad jest. Czyli gonada pierwotna nie rozwija się w jądra i w takiej sytuacji płeć biologiczna jest żeńska. A przyczyną takiego stanu rzeczy jest najczęściej mutacja genu SRY, czyli gen SRY jest niefunkcjonalny. Jest to mutacja SRY lub innego genu ważnego dla rozwoju jąder. Także jeśli SRY lub inny gen kluczowy dla rozwoju jąder jest niefunkcjonalny, to pomimo męskiego zestawu chromosomów nie dochodzi do rozwoju jąder i w takiej sytuacji płeć biologiczna, ta płeć fenotypowa jest żeńska. Zdarzają się odwrotna sytuacja się zdarza, że pomimo prawidłowego żeńskiego zestawu chromosomów 46XX rozwija się tkanka jąder, rozwijają się jądra lub jednocześnie i jądra i jajniki. I tutaj, jeśli rozwijają się wyłącznie jądra, to płeć biologiczna jest męska. Natomiast jeśli rozwijają się u jednej osoby jądra i jajniki, tkanka jąder i jajników, wówczas najczęściej płeć biologiczna jest niejednoznaczna. Przyczyną takiej sytuacji jest najczęściej jest obecność genu SRY lub zwiększona liczba kopii genu SOX9. Jednak najczęstszą przyczyną jest obecność genu SRY. Jak to jest możliwe, skoro tutaj nie ma chromosomu Y? Otóż, już nie będę tutaj wchodziła w szczegóły, jest to możliwe, ponieważ podczas rozwoju komórek płciowych u ojca takiej osoby mogło dojść do translokacji, czyli jakby takiego przeniesienia, nieprawidłowego przeniesienia genu SRY na chromosom X. I takie plemniki z nieprawidłowym chromosomem X, który zawiera SRY, jeśli zapłodnią komórkę jajową, wówczas dochodzi do takiej sytuacji, że pomimo żeńskiego zestawu chromosomów gen SRY jest obecny i wówczas może dojść do rozwoju jąder lub jednocześnie jąder i jajników. I kolejny etap, trzeci etap, to różnicowanie płci i tak już jak wspomniałam na początku, obejmuje ono różnicowanie wewnętrznych narządów płciowych oraz różnicowanie zewnętrznych narządów płciowych. Na tym slajdzie przedstawione jest różnicowanie wewnętrznych narządów płciowych. I tutaj w szóstym tygodniu mamy obecne gonady pierwotne, jednocześnie przewody Wolfa i przewody Millera. W 12 tygodniu życia płodowego, czyli tutaj jest etap niezróżnicowany. W 10 tygodniu życia płodowego widzimy już olbrzymie zróżnicowanie. Jądra się rozwijają, przewody Millera zanikają i przewody Wolfa się rozwijają. Czyli natomiast u płci o zestawie chromosomów żeńskim, przewody Millera się rozwijają, natomiast przewody Wolfa zanikają. I tutaj widzimy już sytuację, jaka jest przy urodzeniu, czyli z przewodów Wolfa rozwinęły się na jądrza, nasieniowody oraz pęcherzyki nasienne, natomiast z przewodów Millera rozwinęły się jajowody, macica oraz górna część pochwy. I co leży u podstaw tego różnicowania płciowego? Otóż jest ono wynikiem właśnie poprzedniego etapu, czyli determinacji płci gonadalnej.
Jeśli obecne są jądra, jądra płodowe wydzielają hormony. Jest to hormon antymillerowski, w skrócie AMH, oraz testosteron. I teraz pod wpływem hormonu antymillerowskiego przewody Millera zanikają, natomiast pod wpływem testosteronu przewody Wolfa się rozwijają. Jeśli brak jest tych hormonów, mamy sytuację odwrotną, czyli przewody Millera mogą się rozwinąć, natomiast przewody Wolfa, które nie są stymulowane testosteronem, zanikają. I teraz króciutko, jak działa hormon antymillerowski, w skrócie AMH. Otóż jest on wydzielany przez komórki jąder, wiąże się ze swoim receptorem na powierzchni komórek Millera i te zdarzenia powodują tutaj kaskadę kolejnych zdarzeń, które ostatecznie prowadzą do uruchomienia genów odpowiedzialnych za apoptozę, czyli programowaną śmierć komórki. W efekcie komórki przewodów Millera podlegają tej programowanej śmierci, czyli w ten sposób przewody Millera zanikają. Natomiast testosteron również wydzielany jest przez komórki jąder. On wnika do komórek przewodów Wolfa. Tam łączy się ze swoim receptorem, zwanym receptorem androgenowym. I to powoduje znowu uruchomienie genów, które są odpowiedzialne za podziały komórkowe oraz różnicowanie komórek. Dzięki temu przewody Wolfa mogą, dzięki podziałom komórkowym, przewody Wolfa mogą wzrastać, rosnąć, natomiast i mogą różnicować się. One ostatecznie różnicują się właśnie w najądrze, nasieniowody i pęcherzyki nasienne. I również w tym procesie zdarzają się nieprawidłowości. Mutacje genu, który koduje hormon antymillerowski oraz mutacje genu, który koduje receptor androgenowy powodują taki zespół zwany zespołem przetrwałych przewodów Millera. I tutaj mamy płeć biologiczną męską u osób o zestawie chromosomów męskim. Jednak u tych osób obecne są wciąż przewody Millera, czyli zawiązki przewodów wewnętrznych narządów płciowych żeńskich. Czyli mamy mężczyzn z przewodami, z zawiązkami wewnętrznych narządów płciowych żeńskich. Natomiast jeśli mamy do czynienia z mutacją genu, który koduje receptor androgenowy, jeśli taka sytuacja wystąpi u osób o męskim zestawie chromosomów, wówczas mamy do czynienia z zespołem niewrażliwości na androgeny. To znaczy, męski zestaw chromosomów, jądra rozwijają się prawidłowo, jądra również prawidłowo wydzielają testosteron, natomiast ten testosteron nie może prawidłowo zadziałać, ponieważ jego receptor jest niefunkcjonalny. I ostatecznie, ponieważ testosteron nie może spełnić swojej funkcji, dochodzi do rozwoju płci biologicznej żeńskiej lub narządy płciowe są niejednoznaczne. I różnicowanie. Halo? Halo? Czy jestem słyszana? Tak, pani profesor, myślę, że to ktoś, kto dołączył do spotkania. Już dobrze, chyba będzie dobrze. Dobrze. Przepraszamy. Dobrze.
Nie myślałam, że to może tutaj się coś zacina, a i ktoś próbuje się ze mną skomunikować, a ja mam słabe połączenie. Ale dobrze, lecimy dalej. W końcu różnicowanie zewnętrznych narządów płciowych. Zewnętrzne narządy płciowe, żeńskie i męskie, rozwijają się z tego samego zawiązka. Jak to się dzieje, że dochodzi do rozwoju z tego samego zawiązka, mogą rozwijać się zupełnie różne zewnętrzne narządy płciowe? Za to odpowiedzialny jest hormon zwany dihydrotestosteronem, w skrócie DHT. Jeśli ten hormon jest obecny, wówczas rozwija się zewnętrzne narządy płciowe, rozwijają się w kierunku męskim. Natomiast jeśli nie ma hormonu DHT, wówczas rozwijają się zewnętrzne narządy płciowe żeńskie. I teraz, jak powstaje DHT? Co to takiego jest? Jest to hormon, który powstaje w wyniku przekształcania testosteronu poprzez enzym o nazwie 5-alfa reduktaza. Enzym ten kodowany jest przez gen o nazwie SRD5A2. I teraz, jeśli dojdzie do mutacji tego genu, wówczas 5-alfa reduktaza nie spełnia prawidłowo swojej funkcji lub nie spełnia jej w ogóle. I mamy do czynienia z obniżonym poziomem hormonu DHT, i w związku z czym zewnętrzne narządy płciowe nie mogą się rozwinąć prawidłowo w kierunku męskim, pomimo męskiego zestawu chromosomów. Wówczas mamy do czynienia z niejednoznacznymi zewnętrznymi narządami płciowymi u osoby o z zestawem chromosomów męskim. Nie. I właściwie już na koniec chciałabym powiedzieć, skąd w ogóle mamy wiedzę o genetycznych podstawach rozwoju płci, o genetycznym podłożu rozwoju płci. Otóż pochodzi ona z badań genetycznych osób z zaburzeniami rozwoju płciowego. Między innymi takich zaburzeń, o których tutaj wspominałam. Badania genetyczne osób z zaburzeniami rozwoju płciowego pozwoliły zidentyfikować, poznać geny kluczowe dla rozwoju płci. Z kolei poznanie tych genów umożliwia diagnostykę genetyczną zaburzeń rozwoju płciowego. Także tutaj mamy takie zamknięte koło. Obecnie znanych już jest ponad 100 genów ważnych dla rozwoju płci. Ale trzeba zaznaczyć, że podłoże genetyczne zaburzeń rozwoju płciowego u wielu badanych osób jest wciąż niewyjaśnione. Czyli badane są osoby z zaburzeniami rozwoju płciowego, przeprowadzane są testy genetyczne, badane są wszystkie geny, panel wszystkich genów znanych, ważnych dla rozwoju płciowego, i nie znajduje się tam żadnych nieprawidłowości w tych genach, żadnych mutacji. To sugeruje, że w proces rozwoju płci zaangażowanych jest o wiele więcej genów niż te, które są do tej pory poznane. I rozwój nowych technologii badania genomu daje szansę, daje nadzieję na identyfikację nowych genów ważnych dla rozwoju płci i też ulepszenie diagnostyki. Także tych genów może być znacznie, znacznie więcej. No i chcę powiedzieć, że wyjaśnianie mechanizmów decydujących o rozwoju płci jest jednym z kluczowych zagadnień genetyki człowieka. I dziękuję Państwu bardzo za uwagę.